duchowy bypassing, albo tak zwany spiritual bypassing, bo z języka angielskiego brzmi to dużo mądrzej. Ja sobie szybko wygooglowałem ten termin w internecie, żeby mieć jakąś podkładkę i mieć się czym w ogóle posłużyć, bo nie mam żadnego planu na to wideo. A wiem, że wiele osób szuka informacji na temat spiritual bypassingu i jest wiele różnych sprzecznych punktów widzenia, bo z jednej strony ludzie pragną duchowości, chcą się rozwijać, z drugiej strony nie chcą być też oceniani jako dzikusy czy świrusy, które uciekają od życia i w ogóle odlatują od rzeczywistości, nie? No ale też są pewnego rodzaju problemy czy pułapki na tej drodze i też można spotkać różnych ludzi, którzy dysponują różnymi przekonaniami, różną grupą zachowań, różnymi terminami się posługując, tak, czy zwrotami. Teraz też mamy łatwy dostęp do social mediów, internetu, Facebooka, Instagrama. Łatwo jest stworzyć swoją własną ideologię, łatwo jest ją wypromować w sieci. Łatwo jest się też ograniczyć do określonego zestawu informacji i tylko i wyłącznie samo potwierdzać. I tak na dobrą sprawę nigdy nie wiesz, w jakiej bańce żyjesz, nie? Dopóki z niej nie wyjdziesz, nie dostrzeżesz innych baniek, więc trzeba mieć troszeczkę otwarty umysł i też mieć szeroki zakres i wachlarz różnych informacji czy punktów widzenia, żeby mieć chociażby takie poczucie bycia obiektywnym w tym wszystkim. Ja, jeżeli chodzi o spiritual bypassing, pierwszy raz spotkałem się z tym terminem jakieś 3 lata temu. Już byłem dosyć tak zaawansowany duchowo, mogę powiedzieć. Bardzo głęboko wszedłem w te tematy i informacyjnie, i rozwojowo. I u mnie było to tak, że ten termin tak jakby pojawił się w moim życiu w chwili, gdy poczułem wewnętrznie, że jestem gotowy na to, żeby się z nim zderzyć. Co ja mam tutaj na myśli? Jesteście sobie na ścieżce duchowej i ona ma jakieś tam określone zasady czy reguły, nie? Ja tutaj mówiąc o ścieżce duchowej mam na myśli ścieżkę jedności, ścieżkę świadomości, ścieżkę Advaity albo niedualności, może buddyzmu. Tą taką ścieżkę, w której poszukujemy doświadczeń unii, jedności, miłości, Boga, absolutu, wszystkiego jakim jest. Poszukujemy duchowych doświadczeń. I są różne ścieżki, bo jest wielu nauczycieli, są różne języki, różne sposoby na to, żeby to opisywać. Ale jest kilka cech, które są wspólne, szczególnie jeżeli chodzi o duchowy bypassing. I przejdę sobie tutaj do artykułu, który mam, gdzieś go tutaj podlinkuję i szybko nakreślę, jakie są cechy spiritual bypassingu. Spiritual bypassing to termin stworzony przez psychologa buddystę Johna Wellwooda na określenie tendencji do używania praktyk duchowych w celu unikania przeżywania niektórych emocji, nie zajmowania się swoimi problemami, traumami oraz ranami, które można było doznać w różnych momentach swego życia. To jest przede wszystkim termin na określenie takiej ucieczki w duchowość i odsuwanie od siebie życia codziennego. Czyli problemów, zmartwień, zwątpień, nie wiem, tematów finansowych, relacji, negatywnych uczuć, negatywnych emocji, różnego rodzaju twierdzenia, że to negatywna energia, albo ci ludzie są z 3D, ja już jestem z 5D, więc oni są gorsi. Taka duchowa arogancja, trochę taki narcyzm, pycha, perfekcjonizm. Taka, już mógłbym powiedzieć, naprawdę totalny odlot, no bo wiecie, ten termin nie pojawił się znikąd. No, musiały występować wśród ludzi jakieś zestawy cech czy zachowań i ktoś to zaobserwował i to po prostu opisał, tak? Więc myślę, że tutaj w tej kwestii, w każdej perspektywie jest ziarno prawdy. Wiecie, tak samo jak w każdym micie jest ziarno prawdy i w każdej prawdzie jest ziarno mitu. Ktoś kiedyś fajnie powiedział. Ja myślę, że coś po prostu w tym jest. Tutaj z tej strony można się dowiedzieć, że takimi cechami jest na przykład poszukiwanie perfekcji. Z tym, że to poszukiwanie perfekcji to ciężko jest w ogóle określić jako problem, bo myślę, że ludzie tak czy siak będą poszukiwać jakichś ideałów w życiu i nawet sam rozwój osobisty, zakładania, wyznaczanie celów czy samorealizację. Zawsze mamy w życiu jakiś ideał i nie jesteśmy w stanie się tego wyzbyć. I tutaj też warto na przykład wiedzieć, że samo oświecenie, nie? Czy doświadczenie duchowe też, jak ktoś o tym opisuje, to jawi nam się to jako ideał. Ale samo to doświadczenie tak na dobrą sprawę nie jest ideałem do osiągnięcia. To jest naprawdę przeżycie.
to nie jest tylko i wyłącznie sam ideał. Ono tak wygląda, jak się je opisuje, ale to nie jest na przykład ideał. I podobnie na przykład ćwicząc uważność. Można mieć takie poczucie, dobra, to teraz ćwiczę uważność, to moje życie musi być doskonałe, bo ja muszę być taki uważny, więc teraz do niczego mam się nie przywiązywać, do ludzi mam się nie przywiązywać, do rzeczy materialnych mam się nie przywiązywać, mam nie mieć negatywnych uczuć, negatywnych emocji, bo to wszystko to prawo przyciągania, mam się skupić tylko na pozytywie, a tamto to nie, bo to już nie należy do mnie, bo to jest z tych niższych wibracji, niższych poziomów świadomości. No i tutaj idzie cała masa właśnie tych historii duchowych, które służą poparciu właśnie tego ideału, tej perfekcji takiej duchowej, nie? Osoby, które są intelektualnie ogarnięte, od razu wyczują, o co w tym chodzi, bo to nie jest trudny temat, to nie jest skomplikowany temat, naprawdę. On dotyczy wszystkich ludzi, naprawdę można byłoby to nawet dostrzec wśród ludzi, którzy się nie zajmują duchowością. No bo perfekcjonistów można poznać wszędzie. W twórczości, w kreatywności, w domu, w rodzinie, w biznesach. Tak, osoby, które zawsze są bardziej ambitne, które idealizują pewne cechy, inne wypierają czy zaprzeczają. Można po prostu te cechy dostrzec praktycznie wszędzie. Podobnie na przykład unikanie gniewu, tak? Gniewu, złości, żalu, pretensji, konfliktu. O, unikanie konfliktu to jest mega cecha duchowego bypassingu. I tutaj szczególnie są na to narażone osoby, które mają wyższy współczynnik otwartości albo ugodowości. Bo to są dwie cechy osobowości, które najczęściej przyciągają ludzi do duchowości. To są osoby właśnie wrażliwe, otwarte, empatyczne, takie, które wierzą w dobro, wierzą w miłość, już tak naturalnie, już nawet nie interesując się duchowością, mają coś takiego w sobie. I to jest często na przykład taki problem w kwestii duchowej i budowania relacji z ludźmi, bo jak ciągle unikamy konfliktów czy sprzeczności w komunikatach, to w pewnym poziomie po prostu zamykamy się na kontakt z ludźmi, nie? Zamykam się w swojej własnej bańce, odcinam się od innych niekomfortowych dla nas przekonań i nawet nie kwestionujemy tego, dlaczego na przykład dany system przekonań jest dla nas konfliktowy albo dlaczego wywołuje w nas dyskomfort, nie? Tutaj unikamy po prostu takiej refleksji, dlaczego czujemy to, co czujemy. Po prostu jest uczucie, jest wyparcie, jest zaprzeczenie, jest odcięcie i ja wracam do swojego duchowego świata. I to jest też powiązane troszeczkę z takim budowaniem takiego duchowego wizerunku, ale też takiego to się po prostu nazywa duchowy narcyzm, nie? Ja, moje ego duchowe, mój świat duchowy, moje, nie wiem, supermoce, kadzidełka, moja religia, moje wierzenia, albo moja niereligia, bo teraz modne jest przecież niewierzenie w nic, nie? Wiecie, to się tak po prostu co łączy. Podobnie na przykład tłumienie niechcianych myśli i emocji, to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli wypieranie się tego, co negatywne, skupianie się tylko na tym, co pozytywne, to na pewnym polu ma sens. To ma sens, naprawdę. W rzeczywistości zewnętrznej, jeżeli na przykład jesteś osobą, która ma wahania nastroju, albo jesteś takim depresantem, albo malkotentem, ciężko jest się zaangażować w życie, to naprawdę te duchowe praktyki mogą pomóc, bo medytacja jest w stanie zmienić twój stan świadomości i sprawić, że będziesz bardziej uspokojony i bardziej szczęśliwy. Będziesz miał mniejsze wahania nastroju. Na przykład yoga wzmacnia układ nerwowy, sprawia, że jesteśmy bardziej pewni siebie i stabilni. W rzeczywistości zewnętrznej możemy po prostu ogarniać życie materialne lepiej. Czy na przykład techniki uważności przecież pomagają przykładowo w zaburzeniach odżywiania albo w nerwicach natręstw albo przy jakichś stanach z ostrej samokrytyki czy poniżania siebie, nie? Jak się nie przywiązujesz po prostu do tych negatywnych części siebie i starasz się umacniać ten pozytywny obraz siebie. To jest szczególnie dobre dla ludzi, którzy mają niewykształconą osobowość albo w dzieciństwie były bardzo źle traktowane przez rówieśników w szkole, może rodzinę, może rodziców, osoby, które nie mają w pełni wykształconego obrazu siebie. To jest trochę takie przeciwieństwo narcyza, nie? Z tym, że gdy przy narcyzmie mamy wyidealizowany, wyolbrzymiony obraz siebie, on jest taki dowalony kosmicznie, to tutaj jak ktoś nie ma w ogóle tego obrazu siebie ustabilizowanego, to te praktyki mogą pomóc. Dalej, przejdźmy sobie dalej. Przekonanie, że wszystko jest jednością. Tak, skoro wszystko jest jednością, to ja na pewno idealnie czytam innym ludziom w myślach, doskonale ogarniam duchowość, ja mam kontakt ze źródłem, ja wiem po prostu lepiej, ty nie wiesz lepiej, ja jestem tym z 5D, ty jesteś tym z 3D.
skoro wszystko jest jednością, to kosmos o mnie zadba, nie? No wiecie, te przekonania mają sens taki czysto praktyczny, bo budują w nas zaufanie, budują nam wspólny kontekst narracyjny tego, jak możemy się czuć czy odnaleźć w tym wszystkim. Doświadczenia jedności, unii i miłości przecież też istnieją i są rzeczywistym aspektem poznawalnej rzeczywistości. To nie jest tak? To jest doświadczalne. Ja tego doświadczyłem, wiele osób o tym doświadczyło, tylko sposób, w jaki to komunikujemy i sposób, w jaki wnosimy to potem do rzeczywistości, opisując te doświadczenia wśród innych ludzi, albo poziom logiczny naszego rozumowania, na którym potem się opieramy, budując nasze życie, bo przecież to 3D też trzeba ogarniać i jest ono zbudowane z zasad, reguł, różnych zależności, tak, materii, rzeczywistości właśnie tej materialnej, to również musimy po prostu ogarniać, nie? Tutaj największy dysonans powoduje to, jak ktoś naprawdę hardkorowo interesuje się duchowością, ale jego życie codzienne tego nie reprezentuje. I tutaj też warto jest mieć na przykład na uwadze to, że to jest trudne. W ogóle naprawdę trudno jest być takim w 100% duchowym człowiekiem. Bo ludzie cię też oceniają, ludzie też cię krytykują. Ja pamiętam właśnie ten okres właśnie 3 lata temu, kiedy ja byłem zafascynowany duchowością, to się zderzyłem z całą masą krytyki. I na YouTubie, i wśród moich znajomych, i w rodzinie. Teraz z perspektywy czasu ja rozumiem dlaczego. Dlaczego na przykład osoby mnie krytykowały. I też widzę w tym sens. I te osoby też miały w dużym geście rację. Bo ja byłem taki fanatyczny i każdy zazwyczaj na początku swojej przygody z duchowością jest taki fanatyczny. Czyli ma tak klapki na oczy, tylko ta duchowość jest prawdziwa, wszystkie inne rzeczy to tak, nie, wylatują po prostu w kosmos. I najlepsze jest to, że naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie zniekształcenie percepcji umysłu, bo te doświadczenia są prawdziwe. Te duchowe doświadczenia są prawdziwe. Ja doświadczyłem tych duchowych doświadczeń i znam ludzi, którzy też tego doświadczali. I wiecie, dlatego tak trudno jest mówić o spiritual bypassingu, bo łatwo jest być po prostu ekstremalnym. Że albo powiedzieć, że duchowość jest dobra, albo zła, nie? I tak iść w któreś tam ekstremum. Ja też teraz zderzam się z tym, że osoby często są takie niepewne siebie, bo jest taka sprzeczność światopoglądów, że ludzie teraz nie za bardzo wiedzą, w którą stronę iść. Ja też przez jakiś okres czasu próbowałem różnych rzeczy, troszeczkę się tak... Chciałem powiedzieć błąkając, ale to nie jest to słowo, które chciałem użyć. Tak szukając siebie po prostu w tym wszystkim. I na przykład wiem, że z kwestii niedualności nie odnajdziesz siebie jako jedno stałe ja, bo rzeczywistość cały czas się zmienia, ale możesz mieć ten taki solidny punkt odniesienia względem siebie, swojego ciała i świadomości. I to jest coś, co praktykuje się właśnie poprzez medytację i uważność. To bycie tu i teraz. Ale nie powinno to tak na dobrą sprawę stanowić ucieczkę od życia. Czyli ucieczkę od rozmawiania o życiu w relatywnych kwestiach, tak? Po prostu. Nie unikanie tematów, w których rzeczy od siebie po prostu wynikają. Kolejny temat, kolejny tutaj aspekt spiritual bypassingu to jest intelektualizacja. I intelektualizacja polega na tym, że mamy jakieś uczucie i zaraz dorabiamy sobie do tego historię. I tak na dobrą sprawę nie mamy pewności, czy ta historia jest prawdziwa. Po prostu posługujemy się rozumem, żeby w pełni racjonalizować nasze uczucia. Pierwsze przeczucie, pierwsza intuicja, od razu już rozum się odpala, on już tłumaczy, on już zna tą historię, on już wie lepiej. I to jest bardzo niedojrzałe, bo raz, że jest to bardzo kompulsywny mechanizm, dwa, ludzie bardzo często... jakby lecą za tym mechanizmem, nie słuchając innych ludzi dookoła siebie, nie słuchając w ogóle siebie nawzajem, są tacy zbyt pewni siebie w tych kwestiach, często projektują swoje intelektualizacje na innych, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, wywyższając się. Też zdarza się, że po prostu manipulują, że duchowi ludzie manipulują ludźmi, też zdarzało mi się mieć z czymś takim do czynienia, to nie jest fajne uczucie, bo ktoś, kto jest duchowy, w cudzysłowie, oczywiście to są wszystko, żeby nie było, moje poglądy i moje przekonania, ktoś, kto jest duchowy i wyraża taką miłość i ciepło i tak, no intuicyjnie masz poczucie, że to jest dobra osoba, a pojawiają się różnego rodzaju manipulacje, no to buduje straszny dysonans. I powiem wam szczerze, że ja też na początku byłem trochę taki niedojrzały i może jakoś nie manipulowałem ludźmi, ale zdarzało mi się chcieć wywołać wśród innych ludzi wpływ. Wpływ na innych ludzi mieć, nie?
I ja robiłem to czysto nieświadomie. Nie byłem w ogóle tego świadomy, jak to funkcjonuje. Wydawało mi się właśnie, że moja duchowość jest jedyna istniejąca, że jest jedyną właściwą ścieżką. Dla mnie oczywiście to było prawdziwe, to jest prawdziwe. Tylko teraz mam taki inny pogląd na to. Teraz to rozumiem tak, wiecie, w takiej kwestii, jakbym stanął sobie z boku i spojrzał na to po prostu z boku. Widząc to, jak zachodzą poszczególne relacje między ludźmi, bo wszystkie te problemy tak na dobrą sprawę zachodzą na płaszczyźnie naszych uczuć i relacji między ludźmi. Bo teraz każdy człowiek może zbudować sobie swoją własną filozofię, mieć swój własny obraz świata i się z nim, w nim zamknąć. A jeżeli nie znajdziemy wspólnej płaszczyzny porozumienia, no to to nie będzie miało sensu. Nasza duchowość nie będzie miała sensu, bo nie będzie w ogóle tutaj wspólnej płaszczyzny porozumienia. Dalej, kwestia na przykład nieoceniania. To jest super, bo też ja widzę wartość w tym, żeby nie oceniać. Ja wiem, co to znaczy nie oceniać. To znaczy widzieć rzeczywistość taką, jaką jest. To znaczy być cierpliwym. To znaczy poczekać na to, co druga osoba ma do powiedzenia, wysłuchać jej, tak? I dopiero wtedy wyrabiać sobie opinię na dany temat. To jest też takie trochę powstrzymywanie siebie od kompulsu ciągłego podtrzymywania tej pewności, że zawsze wiesz lepiej. I to buduje taką pokorę w człowieku i taką dojrzałość. Ale jeżeli na przykład ty moralizujesz innych ludzi, żeby nie oceniali, a sam oceniasz, to jest to słabe. To jest bardzo słabe. I mi się bardzo często zdarzało tak robić, czyli mówiłem innym ludziom, że nieocenianie jest ważne, żeby nie oceniali. Ja sam oceniałem. Poza tym ocenianie innych, że oceniają, jest taką samą oceną jak wszystko inne, nie? W ogóle nawet to sformułowanie, że istnieje coś takiego jak 5D albo 3D, to też jest ocena. I to jest największa hipokryzja w ogóle duchowa ever, nie? Nie oceniać. Po prostu ja nieraz mam z tego taką bekę, że w ogóle nie mam pytań, nie? Albo kierowanie się miłością i kwestia stawiania granic w życiu, nie? To też jest bardzo sprzeczny temat ze sobą. Tutaj jest jeszcze kwestia mądrości plemiennej. A, to po prostu zamykanie się w jednej perspektywie. Przejdę po prostu dalej. Kwestia na przykład duchowego narcyzmu. To jest to, co ja już wcześniej nagrywałem na YouTubie. Jest takie wideo, które nazwałem Duchowy Narcyzm. Postmodernistycznej duchowości możecie zobaczyć. I to jest właśnie wyolbrzymianie obrazu siebie jako osoby mega super duchowej i szczególnie zauważyłem ten trend w mediach społecznościowych, bo dzisiaj najłatwiej jest po prostu tak jakby skupić się na budowaniu swojego wizerunku w mediach społecznościowych, bo daje to nam największą uwagę, nie? Dobra, tutaj jeszcze wiecie, jest kwestia na przykład mechanizmów obronnych z gestaltu i inne takie tematy. To jest strasznie mega psychologiczne i no też jest tutaj sporo takich intelektualnych tematów. To, co ja na przykład zauważyłem sam dla siebie, co tu jest w tej kwestii najważniejsze, to jest to, na ile jesteście w stanie dogadywać się z ludźmi obok was, nie? To jest najłatwiejszy miernik waszego odnalezienia się w tym i sprawdzenia, czy odlatujecie po prostu i macie problem ze spiritual bypassingiem. Jeżeli potraficie się dogadywać z ludźmi wokół was, macie normalne relacje, potraficie znaleźć wiele płaszczyzn porozumienia, nie obrażacie się na ludzi, nie manipulujecie, nie stosujecie pewnych gierek emocjonalnych, nie wywyższacie się nad ludźmi, czy nie stosujecie jakichś odlotów w inne stany świadomości, żeby maskować swoje problemy, czy to, czy tamto, to myślę, że ogarniacie temat i wiecie, co jest 5, nie? Tutaj jest jeszcze ta kwestia, żebyście nie wykorzystywali tego materiału po to, żeby potem oceniać duchowych ludzi, że oni uciekają od rzeczywistości, nie? Bo pamiętajcie, że tak naprawdę bycie takim w 100% hardkorowym, duchowym człowiekiem jest trudne. Naprawdę jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, żeby, nie wiem, iść do jaskini, mieszkać w lesie, nie wiem, czy budować w ogóle swój własny świat. To mimo wszystko i tak jest bardzo trudne. Ja podziwiam wszystkich duchowych ludzi, takich siebie i wszystkich innych, mimo wszystko. Bo wiem, że i tak każdy człowiek dzisiaj ma trochę takie poczucie zagubienia i ludzie czują się dzisiaj strasznie samotni i wyizolowani. I każdy z nas poszukuje siebie i zderzając się ze sobą mamy takie poczucie, że życie jest dziwne i bardzo często ludzie mają takie poczucie, że nie pasują w tym życiu. I też część osób się otwiera na to i chce być po prostu sobą, a jak w pełni wyrażasz siebie takim, jakim jesteś, to to wydaje się być dziwne, nie? W sensie, że powiem tak,
gdy poznajesz jakiegoś człowieka, im bardziej go znasz, nie? Im bliżej jego jesteś, tym bardziej widzisz, jakim on jest dziwakiem. Bo każdy z nas jest pewnego rodzaju dziwakiem. W sensie, że mamy jakiś unikatowy zestaw cech, przypisany tylko nam. Nasze zachowania są różne dziwne gesty, tak? Nie do końca zawsze jesteśmy spójni emocjonalnie, moralnie, logicznie. Ja też na przykład popełniam całą masę gaf językowych i w sensie w tej kwestii nawet nie chcę się już siebie poprawiać, bo szkoda mi czasu na to, a tematów jest tyle, które chciałbym poruszyć, że życia bym nie starczyło na to, żeby, wiecie, być wystarczająco dobrym, żeby je wszystkie przegadać, to naprawdę. I ta kwestia na przykład ucieczki od rzeczywistości, bo co to tak naprawdę jest ucieczka? Nie ma czegoś takiego jak ucieczka. Nie uciekniesz od rzeczywistości. Nie ma w rzeczywistości jakichś drzwi z nazwą exit, tak, że otwierasz te drzwi i wychodzisz, nie? Tak na dobrą sprawę mamy na myśli tylko i wyłącznie jakiś zestaw zachowań czy cech, które wydają nam się nienormalne, aspołeczne, niepasujące do normy i mamy takie wrażenie, że jak ktoś się zachowuje według tych wzorców, to że ucieka, nie? Tak na dobrą sprawę wszyscy chcemy, żebyśmy byli tacy sami. Chcesz, żebym był taki sam jak ty. I ja też chcę, żebyś ty był taki sam jak ja. Dlaczego? Bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa, komfortu i kontroli. Gdy ktoś jest jakiś inny, to już nam się nie podoba. I to się tyczy wszystkich środowisk w naszym życiu. Ludzka mentalność jest taka, że jesteśmy zwierzętami stadnymi, żyjemy w plemieniach, zamykamy się w naszych bańkach, potrzebujemy mieć guru, księży, którzy nam będą mówić, co mamy zrobić z tym życiem. Każdy z nas potrzebuje mieć jak koń troszeczkę takie, wiecie, klapki na oczy, robić swoje i mieć święty spokój. I myślę, że warto jest to rozumieć, bo wtedy będziecie mieli większą empatię czy zrozumienie dla wszystkich ludzi, którzy, nie wiem, będą mieli problemy ze sobą. Bo większość problemów ze spiritual bypassingiem bierze się z takich życiowych problemów. Ludzie poszukują spokoju, miłości, bliskości, akceptacji. Chcą mieć poczucie sensu i wartości w życiu. To są normalne potrzeby psychologiczne. Ale się rozgadałem w ogóle. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Jak wszyscy razem zrozumiemy, że te potrzeby są takie bardzo bliskie nam, bardzo podobne, nie? To łatwiej nam się będzie po prostu się ze sobą porozumieć i zaakceptować. Bo teraz to już wiesz, mało by cię to obchodziło, czy ktoś wierzy w religię chrześcijańską, buddyzm, judaizm, non-duality, 5D, 3D, wysokie, niskie wibracje, jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy, nie? Jeżeli zrozumiesz, że to wszystko to jest jedno i to samo, tylko opowiadane innym językiem. I tak samo na przykład psychologia i duchowość. Jeżeli załapiesz, że to wszystko to jest jedno i to samo, tłumaczone na inny język, to może łatwiej będzie nam się przestawić na to, żeby zacząć studiować to, jak funkcjonuje język, a może niekoniecznie dopatrywać się we wszystkim problemów. No bo jakie to są te problemy spiritual bypassingu? Jeszcze raz, że ktoś nie chce czuć się negatywnie. To jest jeden problem, tak? Nie chcesz czuć się negatywnie. Okej, ja też nie chcę czuć się negatywnie. Chcesz czuć się kochany i akceptowany. Chcesz mieć idealne, doskonałe życie. Chcesz mieć wysoki stan świadomości. Chcesz być w jedności. Tak na dobrą sprawę. A resztę to sobie dobudowujemy do tego teorię. Tyle. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli chcecie wesprzeć swojego księdza, if you know what I mean, na dole macie linki. Dzięki za waszą uwagę. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Social media też są na dole. Jak coś, to zapraszam na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Miłego. Elo. Buźka. Życie, jakim jest. Jednak człowiek łatwo się uzależnia do czegoś. Tak niektóre uzależnienia zostają z nami od dzieciństwa, nie? Przynajmniej ja tak mam. Odkąd pamiętam, nigdy nie byłem w stanie oprzeć się pokusie picia kakao, bo to jest tak cholernie dobre.
I tak bardzo ciężko jest mi się wyzbyć w ogóle z diety mleka. Uwielbiam mleko. Wiem, że niektórzy mają problemy z nietolerancją laktozy czy tam innych białek, ale cholera, to jest takie dobre.